Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, witam was dzisiaj dosyć nietypowo po bardzo długiej, można powiedzieć, nieobecności takiego typu materiałów. Jesteśmy znowu na ogłoszeniach. Tylko nie wiem, czy nazwę to znowu jakieś ogłoszenie parafialne, czy co z tym zrobi ostatecznie. Ale tak, zanim przejdziemy do takich ważnych właśnie ogłoszeń, w tle widzicie dzisiaj grę Backpack Battles. Jest to środek mojego przebiegu i mogę powiedzieć, że dosłownie rozgrywam to w momencie, kiedy opowiadam wam, co tu się dzieje, co i jak właśnie, jakie będę miał te ogłoszenia. Ale tak, może bez zbędnego przedłużania, zacznijmy po prostu konkretnie mówić co, jak, gdzie, kiedy. I tak, słowem wstępu muszę wam powiedzieć, że to, co dzisiaj będę mówił na ogłoszeniach, nie będzie należało do najprzyjemniejszych rzeczy, przynajmniej dla mnie. Ale ze smutkiem stwierdzam, że jest to konieczne, żebym takie, a nie inne rzeczy mógł ogłosić, więc przejdźmy może do konkretów. Tylko pozwólcie, że szybko najpierw jeszcze trochę ustawię coś w tym plecaku, jak mówię, no niestety tak to bywa, jak się robi coś na żywca, bo tak po prostu niespodziewanie nagle to wyskoczyło. Tak. Oj. Kurczę, czemu jestem taki rozproszony dzisiaj? Dobra, nieistotne. To, co jest jednak istotniejsze, to to, że po prostu chciałbym ogłosić dosyć ważne, można powiedzieć, zmiany, które nadchodzą w sumie z dniem, można powiedzieć, wczorajszym, z perspektywy tego, kiedy prawdopodobnie ten epizod zobaczycie. Czemu w sumie epizod? Raczej ten materiał, bo ciężko powiedzieć o epizodzie. Ale tak, mówiąc najprościej, z wielu powodów, o których najchętniej bym nie wspominał jakoś dokładniej, bo nie są to najprzyjemniejsze rzeczy, żeby się tym chwalić, po prostu decydowałem się otworzyć, można powiedzieć, coś takiego jak opcję żulenia o pieniążki. Wiem, że to trochę źle brzmi, ale prawdę powiedziawszy, tak to najłatwiej moim zdaniem byłoby określić. A mówiąc tak normalniej, po prostu zdecydowałem się zrobić coś, czego jakby najłatwiej powiedzieć, w normalnej sytuacji bym raczej nie robił, czyli pod tym filmem, jak i też pod wszystkim przyszłym, będziecie w stanie zobaczyć kilka nowych rzeczy prawdopodobnie, ale jakie to przekonacie się z czasem. Chociaż dobra, mogę wprost powiedzieć. Prawdopodobnie będziecie widzieć dwa linki. Konkretnie mówiąc, link do czegoś takiego, co się nazywa Tipli i do Patronite'a. I tutaj powiem szczerze, że nie jest to coś, co chciałem dawać, bo ja te materiały robię po prostu, bo lubię, bo chcę, bo czuję, że to jest coś, co sprawia mi satysfakcję i tak dalej, ale powiedzmy, że ostatnimi czasy dużo naprawdę pojawia się nowych produkcji, które chciałbym wam pokazać i tym podobnych rzeczy. I dużo też rzeczy, które moim zdaniem nie nadają się na odcinki, a na transmisję znane tylko streamy byłyby idealne. No, idealny przykład to jest właśnie tutaj to, co widzicie, można powiedzieć, no właśnie na ekranie w tym momencie. Najprościej mówiąc, to plecakowe bitwy. Po prostu wiem, że na odcinkach może to się trochę dłużyć, nużyć. Okej, na ogłoszenia fajna sprawa, ale tak poza tym, to ciężko z tym. Transmisję natomiast mogę, ale dobra, bo znowu odbiegam od głównego tematu. Chodzi o sam fakt, że chciałbym po prostu więcej czasu móc poświęcić na, można powiedzieć, na nagrywanie, na streamowanie, bo dla tych, którzy wiedzą, właśnie na Twitchu też czasami zdarza mi się streamować, głównie co do tej pory były gry od Hoyolab, czy tam Hoyoverse, jak zwał, tak zwał. Czy bardziej Hoyoverse, czy też MiHoYo. W zależności od tego, jak to właśnie określić. I tak, od dużego czasu nie mam po prostu możliwości na takie rzeczy. I prawdę powiedziawszy, nawet materiału nie jestem w stanie zapewniać wam tak bardzo regularnie, jakbym tego chciał, więc no. Ja nie ukrywam, takie dobrowolne, nadal podkreślam, i opcjonalne wsparcie może wam dać właśnie możliwość, żeby mój materiał był częściej, albo żebyście chociaż wsparli mnie jako
twórca w momencie, w którym uważacie, że jest po prostu na tyle fajnie, tyle podobają wam się moje materiały, żeby to zrobić, więc tak, to jest pierwsza, można powiedzieć, taka główna rzecz. A druga, też dosyć istotna, o której chciałbym właśnie wspomnieć, to sama kwestia tych materiałów. Bo nie ukrywam, obecnie mam trochę prowadzonych serii. Wiele niedokończonych, wiele jeszcze przede mną. I po trochu można powiedzieć, że chciałbym poznać waszą opinię na ten temat. Co o tym myślicie? Jakie serie chcielibyście zobaczyć dokończone i tak dalej? Więc tak, jak to bywa w moich ogłoszeniach parafialnych, po prostu prosiłbym was o odpowiedź najprościej w świecie. Żebym mógł, najprościej mówiąc, po prostu dostarczyć wam tego, czego będziecie najbardziej chcieli. Oczywiście są rzeczy, z których nie zrezygnuję, jak chociażby Novalands, do których po zakończeniu właśnie brakuje nam bardzo niewiele. Albo takie wielkie rzeczy jak Elden Ring. Tutaj to nawet, prawdę powiedziawszy, nie chciałbym po prostu przerywać, bo zaraz wchodzi Delcek i tak dalej, ale dobra, trochę za dużo gadam, a za mało skupiam się na konkretach. Więc tak, będą właśnie, jak mówiłem, te dwa linki do opcjonalnego zostania patronem, tak zwanym, mieć patronat, jak mi to zaakceptuje, ale wydaje mi się, że powinno dzisiaj przyjść akceptacja. I do właśnie donate'ów jednorazowych, które głównie są przeznaczone na streamy, ale mówiąc wprost, jeśli zawsze rzucicie coś po prostu z odcinka, to jest nieprawdopodobieństwo, że kto wie, może nawet się pokaże na jakimś materiale wasza, jak to się nazywa, wiadomość. Bo tak, wiadomości się pojawiają oczywiście na ekranie. I co jeszcze jest ważniejsze, jeśli będzie to wartość 5 zł lub więcej, istnieje spore prawdopodobieństwo, że tak zwana Iwona to przeczyta, więc tak. Może niektórych to jeszcze bardziej zachęci do tego, żeby no, próbować przynajmniej. A jeśli nie zachęci, to też dobrze. Pamiętajcie, że to nadal robię głównie z pasji, głównie dlatego, że skoro gram, to równie dobrze mogę to pokazywać. No ale tak. Mówiłem o tym, mówiłem o materiałach i w sumie jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której zapomniałem powiedzieć. Oczywiście, żeby nie było, mam przygotowane pewne ciekawe benefity dla tych, którzy będą decydować się wspierać mnie na Patronite. I jak nie zdradzę wszystkich, tak trochę się zastanawiałem, czy powiedzieć co i jak, czy nie. Ale raczej na razie jeszcze to odpuszczę. Tak, zdradzę wam jedną rzecz. Osobiście jestem wielkim strachajłem, jeśli chodzi o gry i tak dalej. A na potrzeby właśnie takiego zwanego właśnie Patronite'a mogę przygotować dużo materiałów. Nawet z horrorów. I tu mogę nawet powiedzieć, że mam nawet przygotowane parę z dosyć klasycznego już, powiedzmy, scary game'a, którego w sumie nikt się nie boi, a ja przy nim sram w gacie bardzo mocno. Więc no, zawsze możecie się pośmiać. Jak tam oczywiście też będą możliwe, że materiały jakieś ekskluzywne z innych rzeczy i tak dalej. To wiem, może nawet niektóre serie będą głównie tam prezentowane, czy jakieś inne rzeczy. Jak mówię, jeszcze to rozgryzam, przemyślę. I naprawdę wiem, że może wyglądać to nie najlepiej z waszej perspektywy, ale no niestety jestem częściowo zmuszony do tego, by taką decyzję podjąć. Więc tak. A teraz może kilka dobrych wieści w sumie, które warto byłoby ogłosić. Otóż pierwsza sprawa. Elden Ring działa dużo lepiej, więc możliwe, że nawet nie będą się nigdy obniżać jakości ani nic. To jest pierwsza sprawa. I druga też dla tych, którzy kiedyś nie mogli grać przez lagi, niestabilne FPS i tak dalej. Dajcie Eldenowi szansę. Stabilność naprawdę jest poprawiona. I to masakrycznie. I tak w sumie na pożegnanie, tylko mogę wspomnieć, że zapraszam wszystkich, którzy to usłyszeli jutro, może już nawet już w godzinach porannych, jeśli będzie możliwość, na wspaniałą rzecz, jaką będzie transmisja z gry Honkai Star Rail, gdyż jutro jest premiera wersji 2.2 bodajże. Nie, zresztą nie pamiętam numeru, ale najważniejsze wersji, w której to oj, będzie się działo. I jako wielki fan po prostu Star Raila przez to, jaka ta gra jest? Czyli ciężko mi określić, nie jest prosta, ale jak pozwala spokojnie grać, kiedy nawet się nie jestem w stanie w pełni skupić, jak potrafi mieć specyficzne rzeczy, ale nie dawać satysfakcji z każdego sukcesu. Po
prostu ją lubię i dlatego też będę ten streamek. I tak, jak już o takich rzeczach powiedziałem, to tylko powiem jedną rzecz jeszcze. W najbliższym czasie musicie się spodziewać się wielu, ale to wielu innych materiałów, czy nie tylko właśnie jakichś takich genshinów czy sterrealiów. O nie. To, co widzicie w tle, czyli te plecaki, będą streamowane. Na odcinkach raczej bym nie liczył, żeby się pojawiły. Chociaż nie wykluczę, że jeśli będzie wielka prośba o to, co może będzie. Ale tak, na pewno będą właśnie streamy z plecaków. Ze starej Legendshina nadal, jeśli będę miał jakieś pomysły. I wiele też innych większych tytułów, jak chociażby Baldur's Gate 3, które... Swoją drogą tak tylko napomknę, że raz już próbowałem streamować, ale wywaliło mi wszystko i... No, nie mogłem. Transmisje będą docelowo na Twitchu, chyba że uda mi się dosyć dobrze, stabilnie ogarnąć wszystkie inne rzeczy, co... Czemu nie? Mogę zrobić double streama i na YouTube też to zarzucić. Bo nie będę was po prostu kłamywał, bo internet mam tyle stabilny, że można to zrobić. No ale tak... nie będę naprawdę tego przedłużał, bo 11 minut ogłoszeń. Trochę dużo. Tak, więc po prostu... Na tym chyba zakończę, bo zacząłem się już gubić w swoich słowach. I żeby nie było, prawdopodobnie też w formie pisemnej, tam gdzie będę linkował na społeczności, a ten odcinek to też napisze takie TLDR, po prostu ze wszystkich takich ważniejszych informacji, żeby dla tych leniwszych też było coś i tak, no. To było na tyle naprawdę z moich ogłoszeń. Dzięki wam wszystkim za uwagę i cóż. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli się spotykać coraz to częściej i coraz to lepszej jakości na kolejnych materiałach z różnych produkcji, a może i nawet na transmisjach, więc no. Jak mówiłem, to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.